Jednym z elementów dochodu pasywnego jest prowizja generacyjna. Bardzo ważnym elementem. No, ważnym i takim, który istotnie wpływa na zawartość naszego portfela, dalej na jakość naszego życia. Prowizja generacyjna jest wyznaczana przez przede wszystkim obrót, jakiego dokonuje nasza grupa, czyli wszystkie osoby, które zaprosimy do Colo International, i to jest podstawowe kryterium. Ale uzależniona jest też od rank. Tak, uzależniona jest od rank. Myślę, że warto jest powiedzieć o tym, iż w większości firm marketingu sieciowego prowizja generacyjna naliczana jest w oparciu o tak zwane poziomy, tak? Czyli kolejne osoby, które pojawiają się w naszej strukturze. Czy przykładowo, jeżeli ja zapraszam Ciebie, jesteś na moim pierwszym poziomie, jeżeli Ty zapraszasz kolejną osobę, ta osoba jest na Twoim drugim poziomie. W Colo International mówimy o generacjach. Czym jest ta generacja? No właśnie, czym jest ta generacja? Otóż generacje są to, mówiąc takim prostym językiem, są to rodziny partnerów, które wyznaczone są, czy granice pomiędzy generacjami wyznaczone są obecnością biznes partnerów, czy partnera w randze biznes partnera. Czyli tam, gdzie pojawia się nowy biznes partner w strukturze, czyli osoba, przypominam, która bezpośrednio wprowadziła dwóch partnerów i tych dwóch partnerów posiada aktywność oraz osoba wprowadzająca tych dwóch partnerów również ma aktywność, czyli biznes partner, ten biznes partner wyznacza granice generacji. Może być tak, Daria, że ja wprowadzam Ciebie, Ty jesteś partnerem, osoba wprowadzona przez Ciebie, czyli powiedzmy Kasia, też jest partnerem, kolejna osoba, czyli na przykład Krzysiek, też jest partnerem i dopiero osoba na czwartym poziomie staje się biznes partnerem i dopiero w tym momencie kończy się pierwsza generacja i zaczyna się druga generacja. Z nas wszystkich otrzymujesz procent z pierwszej generacji. Dokładnie tak. Wy jesteście pierwszą generacją i kiedy w planie finansowym pojawia się prowizja od pierwszej generacji, to wtedy myślimy o tych wszystkich osobach do najbliższego biznes partnera. I tak idąc w głąb. Czyli zobaczcie, może być tak, że Colo International zapłaci Wam nawet z 40, 50, 60 poziomu. Właściwie trudno jest określić, prawda, gdzie kończy się wypłata prowizji, ponieważ tych poziomów może być naprawdę bardzo dużo. Natomiast istotne jest przede wszystkim to, ile mamy generacji. I tu bardzo ważna rzecz. Colo International płaci do 9 generacji. Czyli do 9 pokolenia. Ale nie w każdym wypadku. No nie w każdym wypadku. Właśnie co to determinuje, czy co wyznacza poziom, wysokość tej prowizji w procentach. Otóż są dwa kryteria. Kryterium strukturalne i obrotowe. Kryterium strukturalne i obrotowe. Kryterium obrotowe jest to dosyć proste kryterium, a mianowicie jest to suma obrotów, które robi partner oraz jego grupa w okresie rozliczeniowym bieżącym i w trzech zamkniętych okresach rozliczeniowych licząc wstecz. Czyli zawsze bierzemy pod uwagę cztery okresy rozliczeniowe. Dokładnie tak. Cztery okresy. Nie jeden, nie tylko ten bieżący, ale to jest właśnie istotne, że cztery okresy. Bieżący i trzy zakończone. System sumuje wszystkie punkty i na tej podstawie wyznacza nam poziom w strukturze. Ale to nie jest jedyne kryterium, jak powiedziałeś. Ale tu jeszcze chciałabym się upewnić. Czyli co tydzień przesuwamy się o jeden tydzień, tak? Bieżący. Właśnie. I trzy ostatnie, a w następnym tygodniu znowu bieżący i trzy ostatnie. I trzy ostatnie. Czyli na przykład, jeżeli w tym okresie rozliczeniowym, w którym się teraz znajdujemy, a dzisiaj znajdujemy się w 16 okresie rozliczeniowym, jeżeli w tym okresie rozliczeniowym ja i moja grupa robimy 5000 punktów, w poprzednim okresie rozliczeniowym też robiliśmy 5, to razem mam 10. Jeżeli w kolejnym, tym zakończonym okresie rozliczeniowym, czyli licząc od dzisiaj, w trzecim. Dwa tygodnie w tył? Dokładnie tak. Jest też 5, mam 15. I jeszcze czwarty okres łapie się licząc w tył. Też 5, mam 20 tysięcy punktów zakupowych. Obrotowe. To jest kryterium obrotowe. Drugim kryterium jest kryterium strukturalne. I kryterium strukturalne mówi mi, ilu partnerów w określonej randze, czy na przykład biznes partnera, czy menadżera, czy lidera, powinienem mieć w swojej grupie, aby system zaliczył mi rangę. Przykładowo, jeżeli chcę być na przykład liderem, powinienem mieć 3000 punktów zakupowych obrotu w swojej grupie, ale żeby być liderem, ja potrzebuję również minimum 3 biznes partnerów w 3 różnych grupach, które zbudowałem, zapraszając 3 nowe osoby do współpracy. Myślę, że w skrócie powinniśmy sobie opisać tabelę
którą teraz widzicie. Jasne, jak to wygląda? Mówiliśmy o tym, że system płaci do 9 generacji. Pierwszą rangą w Colo International jest ranga biznes partnera. Aby stać się biznes partnerem, to jest właściwie ta ranga otwierająca nam ścieżkę kariery. Aby stać się biznes partnerem, ja powinienem zaprosić do współpracy dwóch partnerów i pomóc tym dwóm partnerom w tym, aby tych dwóch partnerów zrobiło aktywność, tak? Czyli żeby każdy z nich zrobił 50 punktów zakupowych. Dajmy tutaj, że ci partnerzy muszą być bezpośrednio wprowadzeni przeze mnie. Czyli nie jeden pod drugim, tak ale jest. Bezpośrednio pod moją osobą. Dokładnie tak. I w tym momencie, jeżeli oni są aktywni, ja sam jestem aktywny, otrzymuję rangę biznes partner. Biznes partner otrzymuje prowizję generacyjną w wysokości 3% od pierwszej generacji oraz 3% również od generacji drugiej. Czyli w momencie, kiedy pojawi się gdzieś w mojej strukturze biznes partner, który wyznacza granice, pojawia się druga generacja, dostaje z pierwszej i z drugiej generacji, właściwie to jest proste, po 3% od obrotu wygenerowanego przez wszystkie osoby będące w tych generacjach. Drugą rangą jest ranga menadżera. Tak? I tutaj pojawia nam się już kryterium obrotowe. Pojawia nam się kryterium obrotowe, żeby zostać menadżerem, powinienem w ciągu 4 okresów rozliczeniowych, bieżący i 3 zamknięte, zebrać 1000 punktów zakupowych. System to wszystko sumuje. 1000 punktów zakupowych, ale to nie jest wszystko. Aby stać się menadżerem, ja również muszę spełnić kryterium strukturalne, czyli posiadać w swojej strukturze minimum 2 aktywnych. Czyli tutaj nam się kryterium partnerów. Strukturalne nie zmienia. Pokrywa się, tak. Ono się pokrywa, ono jest właściwie proste. Chodzi o to, żeby zrobić te 1000 punktów zakupowych obrotu. Menadżer otrzymuje prowizję, tutaj się zmienia. Zobaczcie, że właśnie ranga wpływa na wysokość prowizji, na procentową wysokość prowizji. Otóż na pierwszej generacji ta prowizja się zmienia i wynosi już 5%. Druga generacja jest to 4%, ale tutaj system płaci, sięga jeszcze do trzeciej generacji, bo moja grupa się rozwija, ona jest już większa i z trzeciej generacji mogę otrzymać 3% prowizję. Kolejna ranga jest to ranga lidera. Tak, i tutaj system wymaga posiadania już 3000 punktów zakupowych. 3000 punktów zakupowych. Aby stać się liderem w ciągu 4 okresów rozliczeniowych bieżące i 3 zamknięte, muszę zrobić 3000 punktów zakupowych, ale system płaci mi już do 4. generacji, czyli znowu jedną generację głębiej i prowizja wynosi odpowiednio 5, 4, 3 i 3. Czyli z pierwszej generacji otrzymuję już dosyć wysoki procent, bo 5% obrotu od pierwszej generacji, od całego obrotu wygenerowanego przez partnerów do najbliższego biznes partnera. I sięgamy do 4. generacji. Tak, oczywiście odpowiednio, jeżeli ja awansuję w strukturze i mam wyższą rangę, zarabiam więcej. Prawda? Te zarobki się różnią, one znacznie się różnią, dlatego że i obrót jest większy i procentowo ja też otrzymuję wyższą prowizję. Dalej mamy po poziomie liderskim, mamy poziom wicedyrektora czy vice director, jak kto woli, mówiąc językiem international. Wicedyrektor to jest już 8000 punktów zakupowych, ale wicedyrektor otrzymuje prowizję już z 5 generacji. Tak? Czyli system sięga aż do 5 generacji. Aby stać się wicedyrektorem, powinienem w swojej strukturze mieć minimum 3 menadżerów, tak? Czyli 3 osoby muszą stać się menadżerami. I tutaj, słuchajcie, nie ma znaczenia, gdzie ci menadżerowie w naszej strukturze się znajdują. Mhm. Musimy mieć zawsze 2 bezpośrednio wprowadzonych partnerów, to jest wymóg stały, a dodatkowym elementem są ci 3 menadżerowie gdzieś w głębi naszej struktury generacyjnej. Tak, dokładnie. Widzicie to teraz na planszy, która się wyświetliła. Zobaczcie, jak to wygląda dalej, jak ta ścieżka kariery dalej może wyglądać. Kolejna ranga jest to ranga dyrektora. Tutaj oczywiście obrót znowu musi być większy, powinien być większy. Jest to 15000 punktów zakupowych i minimum 2 liderów gdzieś w 2 grupach, które ja buduje i też nie bezpośrednio, tylko gdzieś tam pośrednio mogą się pojawić ci liderzy. I tutaj system w przypadku dyrektora płaci jeszcze głębiej, jest to 5% prowizji generacyjnej z pierwszej generacji, 4% z drugiej, odpowiednio 3, 3, 3 i 3 z kolejnych generacji. Następna ranga jest to ranga vice prezydent, czyli wiceprezydent, tak, i tutaj na poziomie wiceprezydenta wymagane jest 30000 punktów zakupowych oraz kryterium strukturalne minimum 2 wicedyrektorów, których ja powinienem posiadać w 2 niezależnie, może tak powiem, kolokwialnie wypuszczonych od siebie grupach. Następnie mamy prezydenta i najwyższa pozycja jest to pozycja international prezydent, zgodnie z tabelą, którą teraz widzicie za moimi plecami, aby zostać tym partnerem
najwyższym rangą, powinienem zebrać 150 tysięcy punktów zakupowych, czyli trzeba mieć już naprawdę dużą grupę, ale biorąc pod uwagę to, że jesteśmy firmą międzynarodową, że działamy na wielu rynkach, ta grupa bardzo często może Wam się po prostu pozytywnie wymknąć spod kontroli. Dlatego, że przecież każda osoba w tej grupie zaprasza nowych partnerów i nowych partnerów i każdy w tej grupie chce awansować. Mając na myśli wymknąć spod kontroli, mówisz o zwiększeniu obrotów. Oczywiście, takim natychmiastowym. Tak. Mówię o zwiększeniu obrotów, mówię o tym, że i właściwie o to chodzi w biznesie partnerskim, w marketingu partnerskim, który Wam proponujemy, który polega na duplikacji. Przecież jeżeli chcesz osiągnąć tutaj naprawdę sukces, chcesz awansować coraz wyżej, musisz Daria nauczyć Krzyśka, jak Krzysiek ma nauczyć Karolinę robić ten biznes. I Karolina dalej uczy tego Tomka i kolejne osoby, prawda, przykładowo. Duplikacja, tak, to jest podstawą w tym biznesie. No i International President, 9 poziomów generacyjnych. 9 generacji. No International President, są to zarobki już na poziomie, można powiedzieć, kilkudziesięciu tysięcy euro, także tak bardzo przyzwoite. Oczywiście moglibyśmy tutaj podać Wam uśrednione zarobki, ale to jest bardzo różnie, bo to zależy od obrotu, który jest wygenerowany na poszczególnych rangach, ale te zarobki są naprawdę atrakcyjne w miarę jak obrót rośnie. Tak. Tak. Kolejnym elementem jest nadprowizja, ale o tym za chwilkę. O tym w następnym odcinku, na który zapraszamy.